Święta to magiczny czas, który wypadałoby spędzić razem z bliskimi. Dlatego i ja postanowiłem się pojednać i wrócić do serii niezwykle bliskiej mojemu sercu, czyli Mortal Kombat. Szczególne relacje wiążą mnie z jej czwartą odsłoną, której to egzemplarz otrzymałem w Big Boxie od mojego taty. I jako niezwykle rozgarnięty młodzian uznałem, że ten zbierający kurz kawałek tektury jest mi potrzebny jak rybie ręcznik, więc posłużyła jako podpałka do grilla. A ja zachowałem sobie tylko plastikowe pudełeczko z samą płytą. Ale może nie organizujmy tutaj studium traum z dzieciństwa i porozmawiajmy sobie o tej niezwykle zacnej produkcji. Siemanko, z tej strony Maxior i dziś opowiem wam o Mortal Kombat 4, wydanym na przeróżne stare platformy, o których nikt już nie pamięta. Mortal Kombat 4 wydawało się być zrobione pospiesznie i niechlujnie. Pamiętam, że czwartym Mortalem byłem niezwykle zajarany. Przejście mojej ulubionej bijatyki w 3D było rewolucją na miarę wprowadzenia sushi na stoły wigilijne. Wszystko zdawało się być na swoim miejscu. Starzy znajomi, nowe postacie, nowe fatale, strugi krwi, nieskrępowana brutalność. Niestety, Mortal Kombat 4 wydawało się być zrobione pospiesznie i niechlujnie, co? Zacznijmy jednak od warstwy fabularnej, bo przecież ona w bijatyce traktującej o wyrywaniu kończyn i witalnych organów jest najważniejsza. Shao Kahn został pokonany przez dzielną ziemską ekipę i kiedy już zdawało się, że we wszystkich wymiarach zapanują pokój, radość i kucyki pony, na scenę wkroczył najźlejszy ze złych, upadłych bogów Shinnok w towarzystwie swojego przydupasa, jarmarcznego iluzjonisty imieniem Quan Chi. Tenże dynamiczny duet, zważywszy na fakt, że mortalowe uniwersum nie znosi próżni, postanowił uzupełnić lukę po pokonanym imperatorze i dokonać tego, co każdej nocy Pinki. Opanowywać świat! Oczywiście na to nie mogła zgodzić się znana z poprzednich odsłon ekipa od obrony ziemi, więc wszyscy stają w szranki ze złymi złolami w ramach turnieju Mortal Kombat. Fabuła jest tutaj potraktowana mocno po macoszemu, sprowadzając się de facto do walki o dominację nad wymiarami pomiędzy złym Shinnokiem a dobrymi ziemianami. Oczywiście okraszone jest to drobnymi wątkami pobocznymi, dotyczącymi na przykład losów klanu Shirai Ryu, czy wielkim twistem na temat zaskakującej szarej eminencji całej intrygi, którego mimo wszystko nie chcę zdradzać, bo może ktoś jeszcze chciałby się podjąć studiowania lore uniwersum. Jak jednak wspomniałem wcześniej, nowa odsłona nie obyłaby się bez kilku nowych twarzy. I tak zupełnie szczerze, już Cyber Ninja z trójki tak średnio mi leżeli, ale nadal byli zdecydowanie lepsi niż ekipa zaproponowana nam w MK4. Bo twórcy chcieli nam dać stare postacie, ale w sumie to jednak nowe postacie, więc po prostu przerobili kilku gotowych wojowników na zupełnie innych, zachowując przy tym ich paletę ruchów czy nawet historię. Sindel więc jest żartem rodem z polskiego kabaretu, bo przebrała się za chłopa, przyjęła imię Fujin i uznała, że od dziś jest bogiem wiatru. Kitana wzięła karnet na solarium, przemalowała się na żółto i stała się Tanią. Kung Lao zamienił kapelutek na przepaskę i tak jak Superman stawał się Clarkiem zakładając okulary, tak on bez nakrycia głowy przyjmował swoje alter ego, czyli Kaya. Ostatni to Kano, który nawet nie jest nim, bo dla niepoznaki zdjął kawał metalu z facjaty, zapuścił włosy i kozią bródkę i został prezesem PiSu, by rozwalić Polskę od środka. I za tegoż Jarka to się należą twórcom srogie baty, bo wszystko sobie wytłumaczyli hasłem Kano mu dał. Ale jakim cudem ten pajac strzela laserami z oczu, to ja nawet nie. Mamy też pana Reiko, który miał być w zasadzie noob cybotem, ale panowie z Midwaya uznali, że jeszcze ta postać będzie zbyt charakterystyczna i ciekawa, więc przemianowali go na rozmemłanego Patafiana. Na pocieszenie możemy sobie nooba odblokować i grać nim tak, jak powinien wyglądać od samego początku. Z całej tej plejady nowych gwiazd najwięcej sensu ma chyba Quan Chi, który niejako stoi na własnych nogach, ma unikatowe ruchy specjalne i jakikolwiek charakter, a jego styl walki i wykończenia jednoznacznie robią z niego chorego sadystę, co jest jak najbardziej na plus. Nie wspomniałem jeszcze o jednej nowości w garniturze bohaterów, czyli o Shinnoku. No ale w sumie szkoda szczępić ryja. Bo Shinnok to ten największy złodupiec, boss absolutny, potęga nad potęgi, źródło permanentnej frustracji i pożeracz monet na automatach. Tylko że nie! A czego się spodziewaliście? Listu pochwalnego? Ten ostatni gamoń zwany Shinnokiem to marna podróba Shang Tsunga, który nawet nie umie w transformację. Własnych ruchów nie ma wcale i wszystkie zapożycza od pozostałych fighterów.
Jedynym indykatorem jego przemiany jest głos narratora oznajmiający, jaką tożsamość przyjęło obecnie nasze bożyszcze. Pomijając już jego żałosny cosplay wrednego czarnoksiężnika z poprzednich odsłon, to koniec końców sam Shinnok jest żenująco wręcz słaby. Na tyle słaby, że od samego początku mamy go dostępnego do wyboru na ekranie wojowników. Fajny ten boss, taki nie za silny. Gra jednak się rehabilituje, sięgając po starego znajomego Goro jako sub-bossa. I to jest typowe, nieuczciwe wyzwanie znane nam z Mortali jak świat światem. Goro ma znacznie większą od standardowej postaci odporność na ciosy i jednocześnie uderza dużo boleśniej. Oczywiście zgodnie z tradycją, uczciwa walka z nim nie ma większego sensu, więc by spokojnie przejść sobie tryb arcade, trzeba było wymyślić jakiś debilny sposób wykorzystujący luki w AI. Jak więc widzicie, Mortal Kombat 4 wydawało się być zrobione pospiesznie i niech... Jesus! Jak więc widzicie, nowy Mortal rozczarowywał pod względem postaci. Twórcy jednak obiecywali sporo innych nowości, z których wywiązali się tak... połowicznie. MK4 jako pierwsza gra w serii wprowadza do użytku broń białą. Z pozoru bardzo fajny pomysł, bo przecież cóż mogłoby być bardziej soczystego niż hybryda Mortala z Soul Caliburem i orgiastyczne ciachanie oponentów przeróżnymi narzędziami mordu w akompaniamencie fontan płynów ustrojowych. Niestety wszystko znowu rozbiło się o wykonanie, bo samo wyciąganie broni trwało wieczność zarówno przez wykonywanie tej czynności za pomocą kombinacji klawiszy, jak i samą animację, w trakcie której nasz dzielny wojownik otrzymywał serię lujów z całej epy, posyłającą go na deski. Nawet jeśli jednak udało nam się broni dobyć, to i tak specjalnie długo się nią nie nacieszyliśmy, bo jakikolwiek atak ze strony oponenta skutkował upuszczeniem oręża. Pomijalny przy tym wszystkim jest już fakt, że bronie dobrane były przeważnie kompletnie od czapy i taka Sonia lata z jakimś pieprzonym wiatraczkiem. Za to dla odmiany przepotężne były porozrzucane na niektórych poziomach głazy i głowy. Absurdalnie wielkie głowy, którymi możemy ciskać w oponenta, zabierając mu tym samym potężną ilość życia. Jeśli dobrze wymierzymy odległość, możemy nieszczęśnika zaspamować takim atakiem, co skutkuje jego szybkim i dosyć bolesnym zgonem. Niezbyt ciekawie było też na polu oprawy, co pozwalało na pierwszy rzut oka zauważyć, że Mortal Kombat 4 wydawało się być dosyć! O ile postacie i areny wyglądały jeszcze znośnie i na standardy roku 97 jakiejś tragedii nie było, tak niezwykle drewniane animacje, a przede wszystkim ich powszechny recykling, robiły wrażenie średnie w porywach do niezbyt pozytywnego. Do tego w oczy kuły detale takie jak cienie zbudowane z kilku czarnych prostokątów, czy krew określona w niegdysiejszym wydaniu CD Action mianem budyniowej. Nie chcę nawet pytać, jakim budyniem karmiony był redaktor, który użył tak poetyckiego określenia. Na szczęście w temacie oprawy muzycznej gra trzymała wysoki poziom całej serii, a skazą na szeroko rozumianym audio były jedynie niezwykle powtarzalne odgłosy, z którymi bardzo szybko gracz się osłuchiwał, popadając z biegiem czasu w coraz większą irytację. No i to, czego brakowało najbardziej, czyli jakieś sensowne nagrody za ukończenie gry. Znaczy nie, nagrody były, ale czy sensowne? Pierwszy raz w historii doczekaliśmy się animowanych, prerenderowanych endingów o jakości... dyskusyjnej. Wnosiły one co nieco do fabuły, chociaż zasadniczo nie były specjalnie wysokich lotów. Jednak odznaczały się niesamowitym, wręcz kuriozalnie niskim poziomem voice actingu. Już wtedy zdawało mi się, że coś jest z tymi dialogami nie tak, ale dopiero dzisiaj, po latach, doceniam ich wartość rozrywkową. No, panie domofon, tak pan opowiadasz, że gra dzieciństwa, a tymczasem ciągle narzekasz i powtarzasz, że Mortal Kombat 4 wydawało się być zrobione pospiesznie i niechlujnie. No to teraz trzymajcie się krzeseł, bo w Mortal Kombat 4, nawet dzisiaj, gra się niesamowicie dobrze. Być może dlatego, że przejście w trójwymiar jest sporym oszustwem i tak naprawdę gra nadal ma charakterystykę dwuwymiarowego fightera. Owszem, możemy sobie zrobić kroczek w głąb ekranu, ale jest to równie praktyczne, co używanie zaimplementowanego w grze oręża. MK4 to nadal stary, dobry Mortal i chociaż zrobiony niechlujnie, chociaż pozbawiony humorystycznych finisherów, to nadal niesamowicie miodny w rozgrywce i do tego równie absurdalnie brutalny, co jego poprzednicy. Rozgrywka została wzbogacona o dodatkowy chwyt, będący protoplastą X-rayów znanych z najnowszych odsłon, pozwalający na połamanie kości oponenta w akompaniamencie niezwykle mięsistego chrupania. Również i fatalities trzymają poziom i nadal sprawiają tyle samo satysfakcji po dobrej walce. Niestety w ten niezwykle miodny system walki, oparty na atakach specjalnych i kombosach, wkradł się bubble, przez który niezwykle łatwo można było złapać przeciwnika w nieskończony oklep.
Twórcy zdawali sobie z tego sprawę i wprowadzili system Maximum Damage, który rozdzielał wojowników po osiągnięciu limitu obrażeń, jednak i to dało się bez większego problemu obejść. Mortal Kombat 4 jest jakie jest i twórcy wiedzieli o tym doskonale. Dlatego też w 1999 roku postanowili wydać edycję poprawioną nazwaną Mortal Kombat Gold i wydaną ekskluzywnie na Segowego Dreamcasta. Mortal Kombat Gold miało być definitywną edycją czwórki. Nie dodawało nikogo nowego do ekipy, ale przywracało kilku starych znajomych, czyli Cyraxa, Kung Lao, Milenę, Kitane i Barakę oraz Sektora jako ukrytą postać. Zasadniczo pod kątem rozgrywki Złota Czwórka niespecjalnie odbiegała od oryginału, a nawet rzec można, że grało się w nią nieco gorzej. Być może okrutne niechlujstwo jeszcze bardziej dawało się we znaki ze względu na fakt, że mimo dodatkowego czasu na rozwój produkcji, ten sprowadził się do wrzucenia kilku fighterów i aren, lekkiego podciągnięcia grafiki i dodania nowych endingów, które w swej siermiędze przebijają nawet te opublikowane do tej pory. Niesamowicie bolesne jest też to, że nowi, starzy wojownicy są de facto kalkami swoich odpowiedników ze starszych odsłon, a ich ruchy niezbyt dobrze tłumaczą się na język trójwymiarowej bijatyki. Nawet ich finishery są po prostu kopią tych już nam znanych, bez jakiejkolwiek inwencji czy nawet chęci twórców na odświeżenie wizerunku starych znajomych. Tym samym rozszerzone wydanie Dreamcastowe czwartego Mortala cenię sobie zdecydowanie mniej niż oryginał, który mimo upływu lat sprawia mi dużo więcej zabawy. Ale poczekajcie, bo najlepsze zostawiłem na koniec. Uwaga, bo wjeżdża bazuka teraz. Ładuję odłamkowym, czekajcie. Jeżeli uważacie, że Mortal Kombat 4 wydawało się być zrobione pospiesznie i niechlujnie, to co myślicie o wydaniu tegoż wspaniałego dzieła na kieszonkowego Game Boya? Dla niezaznajomionych z tematem chciałem przypomnieć, że Game Boy to 8-bitowa przenośna konsolka zaopatrzona w jedynie dwa przyciski funkcyjne, krzyżak oraz dodatkowe Start i Select, której szczytowymi osiągnięciami pod względem grafiki i gameplayu były takie tytuły jak niedawno omawiana przeze mnie Castlevania. Dlatego też przeniesienie tej gry na taki sprzęt wydaje się nie lada wyzwaniem, czy wręcz misją niemożliwą. Deweloperzy i wydawcy gier, co oni potrafią? Czy potrafią rzeczy? Sprawdźmy to! Otóż nie myliliście się, mili państwo. Game Boyowe Mortal Kombat 4 przebija w siermiędze swoje stacjonarne porty o kilka długości, zdobywając zaszczytny tytuł jednej z najgorszych gier, w jakie kiedykolwiek przyszło mi grać. Zestaw postaci został okrojony do zaledwie 8 plus ukryty reptile, bo zgodnie z tradycją i tego typu potężny szrot musiał mieć jakieś sekrety do odblokowania. Pomijając już, że same portrety potrafią wywołać salwy śmiechu. Popatrzcie tylko na Liu Kanga, który może i walczy, ale co najwyżej z anoreksją. Albo Fujin. Nie jestem pewien, czy to twarz, czy zdjęcie tataraku nad brzegiem jeziora. Quan Chi! Wygląda jakby ktoś w coś wdepnął. A Skorpion to chyba sprane logo Punishera. Ale dalej jest jeszcze lepiej, bo twórcy ambitnie poszli w digitalizowaną mowę i łomatko i córko, przecież to aż się paznokcie zawijają przez te kakofonie. Do tego w tle przygrywa fantastyczny motyw muzyczny. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo będziecie go słyszeć cały czas, bez przerwy, aż wam się będzie śnić po nocach. Okej, ale zaczynamy walkę i tutaj jest co? Skorpio. To jakaś nowa postać? Nawet fontu nie potrafili dobrać tak, żeby się mieścił na ekranie? No przecież to nie jest fizyka kwantowa! Ale wracając, tutaj jest też całkiem zabawnie, bo pomijając ubogie i niezwykle koślawe animacje, to detekcja kolizji jest kompletnie spieprzona. Stoisz za daleko, to twój cios przeciwnika nie dosięga, niby logiczne. Ale jak stoisz za blisko, to możesz walić do pożygu, a i tak twoje luje z całej epy trafią jedynie w powietrze. Do tego dochodzą błędy animacji, jakieś glitche, spadki płynności, no kosmiczny dramat! Ale hej, hej! Mamy tutaj jeden niezwykle istotny feature, czyli krwiste i niesamowicie dopracowane fatalities. Tylko że nie! Najlepsze jest to, że te fatale odpalają się całkiem losowo i jednym razem po prostu pokonasz typa i piękna animacja się wyświetla, a innym razem nie, bo nie interesuj się. Niby jest też jakaś kombinacja do wykonania tego, ale jaki ma sens jej używanie, skoro gra sama czasami włącza wybitną animację finishera, a z drugiej, czego musiałbyś się naćpać, żeby chcieć to oglądać? No czy to jest jakiś żart?
Przecież jakim cudem ktokolwiek wypuścił to gówno na światło dzienne? Przecież to jest jawna kpina, że ktoś podpisał się pod tym własnym nazwiskiem i jeszcze śmiał żądać za to pieniędzy. Myślicie, że Mortal Kombat 4 wydawało się być zrobione pospiesznie i niechlujnie? Nie! Oryginalne MK4 to jest pieprzony majstersztyk, istne arcydzieło w porównaniu do tej trącącej gnijącym truchłem padaki. Wolałbym wkręcać sobie blachowkręty pod paznokcie za pomocą wkrętarki z przystawką udarową. Wolałbym zostać inseminatorem bawołów na Syberii, mając do dyspozycji tylko sękaty kij i plakat motywacyjny. Wolałbym do końca życia oglądać cutscenki z MK4 okraszone dubbingiem nagranym syntezatorem mowy, niż być zmuszonym jeszcze raz zagrać w to gówno. Wesołych świąt! I tą cichą, niczym noc, myślą kończę. Cześć.